Katarzyna Kozińska, witam Państwa i zapraszam. Dzisiaj gośćmi audycji są z nami pani poseł Maria Małgorzata Janyska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki. Witam serdecznie, pani poseł. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Jest z nami również wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, pani poseł Izabela Leszczyna, również posłanka Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Drogie panie, trwa to tournée po Polsce lubuskiej, jest kolejnym przystankiem. Pani poseł, co mówią przedsiębiorcy, co mówią osoby zainteresowane tym, co się dzieje w rynku mieszkaniowym, czyli tematy najbliższe pani sercu? Przedsiębiorcy w każdej miejscowości, w której jesteśmy podczas naszych objazdów, podkreślają przede wszystkim taki najważniejszy dla nich fakt, że oni właściwie już giną w gąszczu przepisów. Stali się zakładnikami przepisów, stali się zakładnikami właściwie niewiedzy, czy coś obowiązuje jeszcze danego dnia, czy następnego dnia już są wobec nich jakieś nowe wymagania, nowe obowiązki. Nie wiedzą do końca, jak mają rozliczać firmy, bo ten tak zwany Polski Ład, który okazał się kompletną katastrofą, jeśli chodzi właśnie o stosowanie przepisów u przedsiębiorców, kompletnie im skomplikował życie. I to słychać wszędzie. Po Polsce jeździmy też i spotykamy się z przedsiębiorcami, dlatego że chcemy znać ich odczucia i tych małych, najmniejszych mikro, a także tych dużych, bo skala problemów w zależności od tego, jaka jest firma, jaki rodzaj działalności prowadzi, też jest różna i trzeba im wszystkim ulżyć, ale przede wszystkim trzeba się zająć tymi właśnie mikro, małymi i średnimi, bo oni stanowią ten główny trzon tego naszego PKB, który jest realizowany w kraju. Jak tylko ten nieład był zapowiadany, to oczywiście myśmy od razu interweniowali, uprzedzali, jakie mogą być tego skutki. Na dowód tego organizowaliśmy spotkania w Sejmie, gdzie z całej Polski przyjeżdżali przedsiębiorcy, przyjeżdżali także usługodawcy prowadzący biura rachunkowe, biura finansowe, żeby wskazać też, jakie mogą być z tego tytułu problemy. Przyjeżdżali związkowcy z urzędów skarbowych. No oczywiście władza nie słuchała nikogo. Żadne poprawki nie przeszły. Ona sama wie najlepiej i dzisiaj z tym wielkim problemem są przedsiębiorcy, na przykład nie wiedzą, tak, czy stany magazynowe, inwentaryzacyjne w ich firmach od przyszłego roku będą opodatkowane składką zdrowotną. Ja mówię opodatkowane, bo to nie jest składka, tylko to jest podatek, czy też nie, w tym roku wyjątkowo nie. I takich pytań jest cała masa, my to wszystko poznajemy i musimy być przygotowani, żeby to wszystko zlikwidować i wprowadzić na normalne tory, racjonalne. Pani poseł, nazywają panią główną ekonomistką Platformy Obywatelskiej w dużej mierze także. Ale jak pani ocenia ten stan finansów? Jeździcie po tych mniejszych, większych miejscowościach. Te problemy finansowe, bo rząd podaje to w takich określeniach, że no mamy, prawda, prosperity, tak? Mamy czas, w którym ludzie nigdy nie dostali tyle świadczeń, ile teraz otrzymują. Jak to wygląda od środka? Już do tego przychodzę. Jedno sprostowanie. Nie jestem główną ekonomistką Platformy Obywatelskiej. Czuję się osobą w Platformie odpowiedzialną za finanse publiczne z racji tego, że ponad 2 lata, prawie 3, byłam wiceministrem finansów, kiedy Platforma Obywatelska rządziła. Zanim przejdę do finansów publicznych, czyli tych ogromnych pieniędzy, których nikt z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić, bo mówimy o setkach miliardów złotych, to jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym powiedziała pani poseł Janyska, rzeczywiście jest dokładnie tak. Wszyscy przedsiębiorcy, czy ten, co zatrudnia 2 osoby, czy ten, co zatrudnia 10, 50 czy więcej, oni wszyscy mają taki jeden największy ból, że ten chaos, o którym Małgorzata mówiła, w systemie podatkowym i w ogóle w otoczeniu prawnym jest tak duży, że jakby nie nadążają z czytaniem, już nie mówię o wdrażaniu, z czytaniem nowych przepisów prawa. I to co mnie tak najbardziej chyba
ujęło, a i też trochę zabolało, bo jednak czujemy się odpowiedzialne, choć nie my dzisiaj decydujemy o kształcie prawa i staramy się je łagodzić, głosować przeciwko, jeśli zmiany są złe, no ale wiadomo, większość rządzi, to na jednym ze spotkań, chyba w Ełku, tak, w Ełku, doszedł do mnie przedsiębiorca i powiedział tak: pani poseł, każda władza, każdy rząd mówi, że pomaga przedsiębiorcom, a sytuacja jest coraz gorsza. Ja mam do pani prośbę, jak wygracie te wybory, nie pomagajcie przedsiębiorcom. I oczywiście to brzmi trochę jak żart, ale naprawdę najważniejsze, tak? Utrafiła pani w sedno. Najważniejsze, żeby rząd przedsiębiorcom nie przeszkadzał. Tymczasem obecny rząd robi wszystko, żeby im przeszkodzić. No i przechodząc Przecież to są wytwórcy polskiego PKB, prawda? Głównie ci mali, średni przedsiębiorcy. I dzisiaj to, jak to sytuacja wygląda w gospodarce, jak to się przekłada na nasze finanse. Tak jest. Znaczy, to jest tak, że przedsiębiorcy, czyli pracodawcy i pracownicy, no, utrzymują państwo polskie, każde państwo. Znaczy, państwo nie funkcjonowałoby, gdyby nie było pracodawców, miejsc pracy i pracowników. Pyta pani, jak jest z tymi naszymi finansami? To odpowiedź jest złożona, bo nie wystarczy powiedzieć, że naprawdę jest źle, bo ludzie tego tak mocno dzisiaj jeszcze nie odczuwają. Ale na takim jednym prostym przykładzie. Dług nasz. Rząd chwali się niemal każdego dnia, że dług mamy jeden z niższych w Unii Europejskiej, że naprawdę to jest bardzo bezpieczna granica, on wynosi tam ponad 45%, czyli znacząco się obniżył. No ale dlaczego się obniżył? Dlatego, że nominalny PKB, czyli ten produkt krajowy brutto, jakby urósł bardzo ze względu na inflację. On jest taki napompowany. Produkcja pieniądza trwa, prawda? No, to też. I teraz, ale proszę zobaczyć, chociaż poziom długu spada, to koszty obsługi tego długu rosną i to szalenie. Tak jak w ubiegłym roku ten koszt był około 40 miliardów złotych, ponad trochę, to uwaga, w tym roku będzie około 2 razy większy. Jak odczują to zwykli mieszkańcy? Jak my to odczujemy? No to już pani mówię. Jeśli zakładając, że koszt obsługi długu to będzie około 80 miliardów złotych, a koszt 500+ to jest około 40 miliardów, to 2 razy tyle polski podatnik, czyli wszyscy państwo, zapłacić musicie na rolowanie długu, tak? Czyli tak jakbyście swoje raty spłacali w banku, na rolowanie tego długu 2 razy tyle musimy zapłacić, niż dajemy w tym transferze, czyli 500+. Oddać do państwa, żeby coś dostać na kredyt, tak naprawdę. Tak, na kredyt właściwie mamy wszystko, transfery są na kredyt, 500+ jest na kredyt, 13 i 14 emerytura jest na kredyt, czyli my tak naprawdę sobie bierzemy bardzo wysoko oprocentowane pożyczki, cieszymy się, no bo możemy je teraz wydać, niestety kupujemy za nie coraz mniej, bo 500+ to dzisiaj 300-350, zależy jakby co chcemy za to kupić, tak? Więc i przerażające jeszcze ostatnie zdanie jest co? Polskie społeczeństwo ubożeje. Mieliśmy obiecany dobrobyt, że wreszcie będzie dobrobyt i to dla wszystkich. Tymczasem ten dobrobyt okazał się bardzo krótkotrwały, bo wszystkie badania pokazują i takie badania Szlachetnej Paczki, że znacząco w ubiegłym roku zubożyliśmy się jako społeczeństwo o 900 tysięcy osób, czyli prawie 1 000 000, wzrosła liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie. I to jest smutne. Podczas tego tournée po Polsce trzeba mówić ludziom też trudną prawdę. No, trzeba będzie ten sektor publiczny, sektor przedsiębiorstw i każdy inny tak naprawdę naprawić, tak? Po wyborach, jeśli przyjdzie wam te wybory wygrać. Teraz nie czas na krytykę, teraz czas na pomysły. Pani poseł, jak rozwiązać, waszym zdaniem, jakie macie pomysły na ten sektor, który jest pani najbliższy, czyli kwestia gospodarki, jakby rynku mieszkaniowego. Jakie tu są pomysły, tak pokrótce,
oczywiście, bo więcej to już na stronach Platformy pewnie można przeczytać. Nawiążę tylko do tego, co jeszcze co pani powiedziała, że te nasze spotkania mają służyć takim rozmowom na różne tematy i absolutnie tak, one mają służyć temu, żebyśmy my przedstawiali stan państwa, stan instytucji państwowych, tak, i z czego się bierze to całe dobrodziejstwo, w cudzysłowie, które władza sprzedaje teraz w różny sposób, jako w kampanii wyborczej, a od ludzi chcemy też usłyszeć, jak oni odczuwają ten stan, jak on działa na nich, jakie oni mają problemy, żebyśmy mogli konstruować cały zakres zadań, który będzie podzielony też na te najbardziej pilne, które będzie należało bardzo szybko wprowadzić i też takie długofalowe, perspektywiczne. No oczywiście pierwsza taka sprawa, najszybsza i najważniejsza, którą trzeba zrobić wobec przedsiębiorców, to jest zapewnić, że prawo będzie stanowione zupełnie inaczej niż do tej pory. Prawo dotyczące przedsiębiorców, bo ono czyni w ich działalności skutki różnorakie, tak? Jeśli obciążenia finansowe wprowadza, no to przecież to nie może być, abstrahując od tego, jak działa firma, tak? Jeśli wprowadza obciążenia biurokratyczne, no to też pytanie, czy mała firma poradzi sobie tak dobrze, jak duża firma. Jeśli wymusza się, co robi ta władza, na przykład sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Z dnia na dzień ta władza potrafi uchwalić, że od jutra nie będziesz mógł danego rodzaju działalności gospodarczej prowadzić, na przykład w formie spółki prawa handlowego. Więc trzeba robić zmiany całej firmy. Jedni wytrzymają, drudzy nie wytrzymają. Te różnice powodują też to, że zachwiana jest konkurencyjność na rynku. Podam przykład. Przykład wzrostów cen paliw, konkretnie na przykład gazu. Jedni przedsiębiorcy mają opłaty tak zwane taryfowe, do których jest udzielane wsparcie. Inni na przykład mają wynikające z umowy i jeśli zawierali umowy w roku ubiegłym, gdzie ten pik był taki bardzo wysoki, to oni dzisiaj są rozłożeni. Po kilkaset procent wzrosły im na przykład ceny gazu. Jak to przerzucić na gotowy produkt, jeśli gaz jest używany do celów technologicznych. Tak nie można. A z drugiej strony firmy, które są bardzo silne na rynku, które są takimi prawie monopolistami z tej samej branży, one z chęcią zaraz te małe drobno wykupią, przejmą, bo ich stać na to, żeby przetrzymać jakiś czas, ale przez to znikną nam małe, polskie, fajne, dobre podmioty, które są lokalnymi perełkami. Absolutnie. Odpowiednie podejście. Tak, i przede wszystkim trzeba też odciążyć tych mikro i małych przede wszystkim od kosztów, które nie powinny być przez nich płacone, jak chociażby ta nasza propozycja z pokrywaniem przez ZUS od pierwszego dnia zasiłków chorobowych wszystkich pracowników. Takich pomysłów mamy przygotowanych, trochę i będziemy je wdrażać. Naprawa sektora w ogóle finansów publicznych i tego szeroko rozumianego, o którym się mówi teraz, rozdawnictwa, no bo tak jakby to się widzi, prawda, o tym się mówi. Ale ja tu muszę zaoponować. 500 plus zostaje, 13, 14 emerytura, czyli to, co jest wprowadzone już do polskiego porządku prawnego, zostają. To ważne deklaracje, proszę Państwa, tak, o które są pytania i na pewno się pojawiają pytania. Tak, zdecydowanie. Tak jak obecny wiek emerytalny. My mamy szereg pomysłów, które pokażą ludziom, że jeśli ktoś zechce, może pracować dłużej i mamy bardzo takie chyba atrakcyjne bonusy dla tych wszystkich, którzy zechcą pracować dłużej, ale absolutnie wiek emerytalny też zostanie. Ale znowu dotknęła Pani ważnej sprawy, czyli naprawy finansów publicznych. My będziemy naprawiać finanse publiczne nie poprzez to, że będziemy likwidować jakieś transfery, które ludzie już mają i już sobie jakby zaplanowali i ułożyli życie, biorąc pod uwagę, że mają ten dodatkowy dochód. To, co jest najważniejsze. To jest przepis na przegrane wybory, gdyby im to dzisiaj powiedzieć. Absolutnie na przykład. Tak, ale to nie tylko chodzi o wybory. Naprawdę, znaczy tak mamy skalkulowany ten nasz makroekonomiczny program naprawy finansów publicznych. Pani redaktor, Krajowy Plan Odbudowy to jest prawie 300 miliardów złotych, które powinny pracować w polskiej gospodarce dla tych małych przedsiębiorców, o których mówiła pani poseł Janyska, dla dużych firm, dla samorządów. One powinny pracować od 1,5 roku.
Czyli po pierwsze, sprowadzamy natychmiast, odblokowujemy te pieniądze, które blokuje PiS, pani Przyłębska, pan Ziobro, pan Duda, pan Kaczyński, pan Morawiecki, wszyscy po jednych pieniądzach. Odblokowujemy te pieniądze, te środki co powodują? Polska odzyskuje wiarygodność jako państwo praworządne, jako państwo, które szanuje wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, szanuje prawo międzynarodowe. Realizuje to, co się podpisało. Dokładnie tak. I co się wtedy dzieje? Nasza złotówka, czyli polska waluta, umacnia się, spada nam inflacja, benzyna, czyli ropa, którą kupujemy z zagranicy, może być wtedy tańsza, bo mamy mocniejszy złoty. Odzyskujemy wiarygodność na rynkach finansowych, co się przekłada na każdego naszego dzisiejszego widza, bo on od razu zapłaci za wszystko w sklepie mniej, bo jak tanieje benzyna, to tanieje jakby cały pakiet, cały koszyk dóbr, który usług, towarów, które kupujemy. I te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy są jeszcze dlatego ważne i dla przedsiębiorców, i dla każdego Kowalskiego i tam innego Polaka i Polki, bo my dzięki tym środkom przeprowadzimy to, czego niestety obecny rząd nie zrobił od 8 lat. Transformacja energetyczna. Tani prąd. Tani prąd należy się gospodarstwom domowym i należy się polskim firmom, żeby były konkurencyjne. Wiatraki, fotowoltaika, ale nie taka, co ma pani ją na dachu, a jak dużo jest słońca, to pani odłączą odbieranie energii, bo nie ma sieci przesyłowych, bo nie ma inwestycji. No i pani redaktor, ostatnie zdanie. Inwestycje. Mamy zapaść w inwestycjach od 8 lat i my musimy odbudować inwestycje. Wtedy odbudowuje się baza podatkowa, wtedy wszystko się zaczyna kręcić i mówimy o takim długotrwałym dobrobycie, który najbardziej korzystają na nim ci, którzy pracują, ale też jest szansa wtedy na to, żeby tych, którzy nie są w stanie pracować z różnych powodów, przede wszystkim dlatego, że są chorzy, że są, mają niepełnosprawności, państwo jest w stanie się też tymi ludźmi zaopiekować. No i edukacja, ochrona zdrowia, to wszystko wymaga pieniędzy. I o tym wszystkim państwo mówią na spotkaniach, o tym była mowa także podczas spotkań w województwie lubuskim. Chyba trzeba siły teraz, cierpliwości to raz, ale żeby odbudować to, co się w tej chwili dzieje, to chyba potrzeba lat, miesięcy? I miesięcy, i lat. Zależy, o czym mówimy, bo pewne rzeczy, tak jak mówiłyśmy, już trzeba absolutnie doraźnie bardzo szybko zrobić. No a pewne niestety, tak samo jak z inwestycją, która przynosi zwrot z inwestycji w ciągu iluś tam lat, tak samo z wszystkimi strategicznymi decyzjami jest. Bardzo one panią, rzutują po latach. Bardzo panią, mamy tę siłę. Na antenie telewizji Gorzów, na antenie Lubuskiego Centrum Informacyjnego, panie poseł Maria Małgorzata Janyska, dziękuję bardzo. Dziękuję, i pani państwa. Poseł Izabela Leszczyna, posłanki Koalicji Obywatelskiej, bardzo dziękuję, panią za wizytę w studio. Dziękuję, pozdrawiamy Gorzów. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.